Drogie panie, drogie kobiety, drogie kandydatki na boginię, drogie kandydatki na muzy, chcę wam powiedzieć, że każda kobieta pragnie mieć księcia z bajki. A kimże jest książę z bajki? Książę z bajki jest wyśnionym facetem, wyśnionym, wymarzonym facetem, posiadającym takie ogromne cechy i posiadającego taki duży cel w życiu. I chcę wam powiedzieć, drogie panie, że ten książę z bajki to tak naprawdę, jak popatrzycie na swojego aktualnego faceta, to ten książę z bajki zawiera dokładnie te same cechy, które zawiera wasz facet. Z tym, że u księcia z bajki te cechy się rozwinęły, są rozwinięte. Dlatego, drogie panie, informuję was, że każda z was posiada księcia z bajki w zalążku. Natomiast czy on się stanie prawdziwym księciem z bajki, to zależy od tej, z którą będzie przebywał i na ile ona mu pomoże mu rozwinąć te właściwe cechy we właściwym kierunku, gdyż w większości, niestety tak się zdarza w większości, że kobieta byłaby gotowa zaakceptować już rozwinięte cechy, ale w pełni dojrzałe, słodziutkie, ociekające słodkim sokiem pełni. Natomiast jak cecha jest dopiero w trakcie rozwoju, to jest dewaluowana, przycinana, obcinana i niszczona. Drogie panie, nie niszczcie cech księcia z bajki w swoim facecie, a pozwólcie im rozwinąć te cechy. Jak długo jeszcze jest z wami?